Kuratorium Oświaty w Katowicach otrzymało informacje, z których jasno wynika, że lokalne samorządy wdrażają plan likwidacji placówek oświatowych. W sumie jest ich 100, a zdecydowana większość to placówki, które zostaną zamknięte z powodu reformy szkolnictwa zawodowego. Z tego względu, że reforma z 2011 roku dotycząca szkolnictwa zawodowego zakładała, że znikają z mapy szkół takie szkoły jak technika uzupełniająca, licea profilowane czy licea uzupełniające dla młodzieży. Natomiast te 70 szkół wśród tych 100, o których mówię, 30 to są m.in. szkoły podstawowe, gimnazja czy licea ogólnokształcące. W przypadku liceów to są te szkoły, do których nie ma naboru, do których od kilku lat już nie przychodzą uczniowie, nie ma chętnych. Natomiast szkoły podstawowe czy gimnazja, tutaj w chęci likwidacji tłumaczą to samorządy tym, że jest to niż demograficzne. Proszę powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o śląskie miasta, w których miastach tych szkół rzeczywiście więcej będzie? Nie ma takiej, nie możemy stworzyć mapy, w których miastach jest mniej szkół, w których więcej, wszystko w zależności, oczywiście zależy od liczebności miast, od tego, ile jest dzieci w danym mieście i jak już dostosowują samorządy liczbę szkół do uczniów w swoim mieście, w swoim rejonie, także my takiej mapy nie jesteśmy w stanie stworzyć, napływają do nas wnioski z całego województwa i te uchwały intencyjne napływają z całego województwa śląskiego. A biorąc pod uwagę te 100 szkół, o których mówimy, to generalnie część z nich to na pewno Katowice i kilka innych miast. Z każdych z miast większych wpływają takie wnioski, z małych miejscowości, z dużych miejscowości, ale są też miasta, które nie mają w planach żadnych likwidacji, tak więc trudno teraz powiedzieć, z których miast wpływają, z których nie wpływają. Zresztą mówiąc o likwidacji tych szkół, takich jak technika uzupełniająca, czy profilowane szkoły, czy licea profilowane, trzeba zaznaczyć, że ta likwidacja trwa już od kilku lat, więc w poprzednich latach były miasta, które wszystkie te szkoły zlikwidowały, teraz są inne miasta, więc trudno tutaj powiedzieć, z których miast znikają szkoły, a z których nie. Kuratorium Oświaty, wydając opinię w sprawie likwidowanych placówek, zawsze bierze pod uwagę kwestie związane z warunkami, w jakich będą uczyć się młodzi ludzie oraz jaka będzie liczba uczniów w danej klasie po planowanych zmianach. Biorąc pod uwagę te 30 szkół, w których wydawane były opinie Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczące likwidacji szkoły, bo ta opinia nie jest wiążąca, ale taką opinię jest konieczna przy tym, kiedy samorządy chcą zlikwidować szkołę, bierzemy pod uwagę, szczególnie w przypadku szkół podstawowych czy gimnazjów, to w jakich warunkach uczniowie będą się potem uczyć, jakie są plany samorządu, czy jak wygląda sytuacja z liczbą uczniów w następnych latach, to czy nie pogorszy się sytuacja uczniów w tych szkołach, które zostaną zlikwidowane, to wszystko jest brane pod uwagę. Także wydając taką opinię, ona nigdy nie jest wydawana zza biurka, tylko zawsze pracownicy kuratorium jadą na miejsce i sprawdzają, w jakich warunkach uczniowie będą się uczyli po likwidacji. To jest oczywiście brane pod uwagę. Jeżeli te kwestie naszym zdaniem są nie takie, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała nauka uczniów w szkole, wówczas ta opinia jest wydawana negatywna i tak się zdarzało również w tym przypadku. Jest kilka opinii negatywnych wydanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Mówię o tym, że nie jest to wiążąca opinia dla samorządowców, ale radni mogą ją wziąć pod uwagę, także zobaczymy, jaka będzie de facto zlikwidowana liczba szkół w województwie śląskim, ale to będziemy widzieli na początku września. Jak to wygląda statystycznie w porównaniu do ostatnich 3-4 lat, jeżeli chodzi o likwidowane placówki oświatowe? W ubiegłych latach było ich zdecydowanie więcej, chociażby z tego względu, że likwidowane były szkoły związane z reformą szkolnictwa zawodowego i było ich po kilkaset. Teraz mamy 70 tych szkół, które są likwidowane w związku z reformą i 30, które są spoza reformy tych szkół. W sumie jest niewiele, biorąc pod uwagę poprzednie lata. W ostatnich latach samorządy lokalne sukcesywnie zamykają placówki oświatowe. Przed 3 laty taki los spotkał ponad 200 szkół.